Cześć, witaj. Z tej strony Daniel Boss. W zeszłym tygodniu na mojego fanpage'a wrzuciłem post top 10 błędów popełnianych podczas tworzenia kampanii marketingowych, kampanii online. Jeżeli miałeś okazję spotkać się z tym postem, to z pewnością zauważyłeś, że nie było to top 10, a top 5 błędów, ponieważ była to pierwsza część. Nadszedł więc czas na drugą część. Zacząłem pisać tego posta, jednak stwierdziłem, że lepiej, łatwiej, wygodnie będzie nagrać materiał wideo, ponieważ te błędy są na tyle ważne i ważne też do wytłumaczenia, że w poście chyba ciężko by było to zrobić, a być może mało komu też by się chciało przeczytać. Tak więc, jeżeli nie widziałeś tej pierwszej części, to serdecznie Ciebie zachęcam. Widzę, że się ten post podobał i był wartościowy ze względu na ilość lajków, komentarzów i tak dalej. Ilość osób, które zapoznała się w ogóle z tym postem. A także zachęcam Cię chociażby z tego powodu, że na pewno są tam takie rzeczy, które się Tobie przydadzą podczas pracy, ponieważ z pewnością zależy Ci na tym, żeby pozyskiwać coraz większą ilość klientów i generować coraz większe sprzedaży. Tak więc teraz top 5, te kolejne top 5, czyli 6, 7, 8, 9, 10, błędy, które są popełniane podczas reklamowania w internecie. Tutaj powiem z uwzględnieniem Facebooka, natomiast odnosi się to do całego internetu także. Pierwszy błąd to jest grupa docelowa. Widzisz, jeżeli posiadasz produkt do sprzedaży, obojętnie czy to jest program partnerski, usługa, czy jest to zaproszenie do struktury MLM, czy jest to produkt fizyczny, który możesz zapakować, wysłać klientowi, to prawdopodobnie twierdzisz, że z tego produktu praktycznie może skorzystać każdy. Wiem, że będą produkty, z którego jakaś część osób nie może skorzystać, na razie je zostawmy, ale weźmy na przykład sobie taki, nie wiem, samochód Audi A8. Nowe Audi A8 to jest koszt około, dajmy na to, 500 000 zł. I teraz pytanie, czy ten samochód jest dla każdego? W takim sensie, że czy każda osoba, gdyby miała ten samochód, to mogłaby go użytkować? Według mnie oczywiście tak, jeżeli mam prawo jazdy, to można by użytkować ten samochód. Nawet jeżeli by nie mieć, to równie dobrze można w nim zamieszkać. Natomiast o co chodzi? Taki samochód mógłby mieć każdy i każda osoba, która by miała prawo jazdy, mogłaby tym samochodem jeździć. Natomiast czy każdy ten samochód może sobie kupić? No nie, tak? Z racji tego, że ten samochód no, jest drogi, tak? Nie każdego stać na to auto, no to ta grupa docelowa osób to nie są tylko osoby pełnoletnie, które mają prawo jazdy, ale jest to także grupa, która ma odpowiedni poziom finansowy, która jest w stanie sobie taki samochód zakupić. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że jeżeli sprzedajesz na przykład, nie wiem, buty, tak? Są to buty męskie. I wydaje się Tobie, że grupę docelową na Facebooku, powiedzmy, możesz ustawić w wieku od 18 do 60 lat, bo zarówno 18-latek, jak i 60-latek może nosić Twoje buty, no to jest to troszeczkę błędne założenie. Dlaczego? Ponieważ być może zarówno 18-latek, jak i 60-latek te buty nosić może. Natomiast być może nie każdy jest sobie w stanie pozwolić na zakup tych butów. Jeżeli Twoje buty na przykład kosztują, nie wiem, 450 czy 500 zł, to jest większe prawdopodobieństwo, według mnie, a mogę się mylić, że na przykład 45-latek, który już ma jakiś etap kariery zawodowej za sobą, już prawdopodobnie jest ustabilizowany finansowo, prawdopodobnie więcej 45-latków kupi Twój but za 450 zł, aniżeli 18-latek, który być może kończy szkołę albo jeszcze tej szkoły nie skończył i jeszcze nie zarabia. W takim razie, po co tak szeroka grupa docelowa, skoro możemy tą grupę mocno zawęzić, zrobić taki idealny profil naszego klienta, zastanowić się, na jakich szczeblach zawodowych ta osoba się znajduje, czy to jest pracownik, czy to jest, nie wiem, prezes, czy to jest dyrektor i tak dalej. I wtedy jesteśmy w stanie też ustalić, która osoba jest w stanie Tobie za to zapłacić. I tak prawdopodobnie nie masz takiego budżetu na reklamę, żeby całą tą grupę na Facebooku od 18 do 60 lat obsłużyć swoją reklamą. Dlatego trzeba to mocno zawęzić. Za tym oczywiście idą CTR-y. CTR wyższy, reklama tańsza, CTR niższy, reklama droższa i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy są z tym powiązane. Dlatego samo zaplanowanie kampanii i stworzenie reklam na odpowiedniej grupie docelowej jest naprawdę priorytetową rzeczą i w tym momencie, w tym elemencie Twoja kampania już może się położyć. Tak więc to, co musisz zrobić, to zaplanować przede wszystkim sobie profil idealnego klienta. Błąd drugi, cel reklamy. Widzisz, wiele osób idzie albo na łatwiznę, albo nie wiem w sumie, z czego to wynika i wydaje mi się, że jeżeli tworzą jakiś post na Facebooku, wrzucają na fanpage na przykład sprzedaż nowego zegarka, dajmy na to,
to wrzucają zdjęcie tego zegarka, dają opis i wrzucają link na przykład, który przekierowuje do sklepu. I teraz jeżeli chcą dotrzeć do jakiejś tam większej grupy zewnętrznej, nie tylko fanów naszego fanpage'a, no to tworzą post i tworzą reklamę, która zwiększa aktywność w stosunku do tego posta, a zależy im na tym, żeby kliknięcia przekierowywały na witrynę. Tak? Rozumiem tworzenie reklamy zwiększającej aktywność posta w momencie, kiedy mi zależy na lajkach, udostępnieniach, share'ach i tak dalej. Natomiast jeżeli chcę, żeby osoby przychodziły na sklep, no to po co tworzyć takiego posta, którego celem jest zupełnie co innego? Facebook będzie optymalizować tą reklamę pod kątem osób, które będą mogły to by zalajkować, skomentować, udostępnić. Te osoby będzie brał bardziej pod uwagę, bardziej aktywne i tak dalej. Natomiast nie będzie brał pod uwagę tego, jakie osoby klikną w Twoją witrynę, a już na pewno nie weźmie pod uwagę tego, jakie osoby dokonają konwersji, ponieważ tego w tej kampanii nie będziesz badać. Tak więc jeżeli Tobie zależy na tym, żeby zwiększać aktywność posta, to okej, to wybieraj kampanię zwiększająca posta. Natomiast jeżeli zależy Ci na tym, żeby osoby klikając przychodziły do Twojego sklepu, to niech klikną w to zdjęcie i niech to zdjęcie się nie powiększa, ale niech przejdą w Twojego sklepu. Kliknięcie gdziekolwiek, w nagłówek i tak dalej spowoduje przejście do Twojego sklepu. Tak więc cel wybieraj kliknięcia powodujące przejście do Twojej witryny, bądź też jeszcze lepsze, jeszcze bardziej wartościowe, lepiej pod kątem optymalizacji to będzie wyglądać, kiedy będziesz wybierać konwersję w Twojej witrynie. Tutaj wielu osobom nie chce się wklejać pikseli konwersji albo nie wiedzą, jak to robić. Naprawdę warto się dowiedzieć, ponieważ to spowoduje, że Facebook też troszeczkę inaczej będzie Waszą kampanię optymalizować i na pewno taniej będzie Was wynosić pozyskanie jednego klienta. Weźcie to pod uwagę. Trzecia rzecz, brak szybkiego kontaktu, to jest taki mój skrót myślowy, natomiast już go rozwinę. Widzisz, jeżeli tworzysz jakąkolwiek kampanię w internecie, zachęcasz klientów do tego, żeby przychodzili na stronę Squeeze Page, powiedzmy, po to, żeby dokonali zapisu, no to Twoim celem jest to, żeby zbudować bazę mailingową. Tak? Natomiast co się dzieje w momencie, kiedy ta osoba się zapisze do Twojej bazy mailingowej? Tu jest pytanie do Ciebie, co dalej z tą osobą będziesz robić? Tak, ty musisz zadbać o kolejny kontakt, najlepiej natychmiastowy kolejny kontakt. Kiedy tankujesz benzynę i idziesz zapłacić, to podczas płacenia za tą benzynę masz proponowany od razu, nie wiem, kawę, hot doga i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ klient najbardziej zaangażowany będzie wtedy, kiedy od razu po pierwszej sprzedaży będzie zaproponowana mu druga sprzedaż, kolejna aktywność. To, co musisz mieć zrobione, to zaplanowaną tą drogę twojego klienta, który będzie przechodzić przez odpowiednie etapy, przez odpowiednie ścieżki. To będzie taki lejek, gdzie od całej grupy docelowej, poprzez Twoją stronę Squeeze Page, poprzez Twoje maile i tak dalej, oferty, będziesz sobie tych klientów odpowiednio segregować. Może tak to nazwijmy. Tak więc to, co musisz mieć zrobione, to zaplanowane. Co się będzie działo z Twoim klientem, kiedy on na przykład pobierze kod rabatowy? Co się stanie z Twoim klientem, kiedy on na przykład zostawi swój adres mailowy w formularzu zapisu i zapisze się do Twojej bazy? Co z tym klientem się będzie działo? Jakie rzeczy automatycznie będziesz mu wysyłać? Czwarta rzecz to jest brak sposobu na refinansowanie Twojej kampanii. To jest bardzo ważne według mnie, ponieważ jeżeli nie masz sposobu już podczas tworzenia kampanii na to, żeby tą kampanię refinansować w trakcie jej trwania, tym bardziej kiedy ona jest rozłożona w czasie, no to tak naprawdę jesteś ograniczony pod względem możliwości dotarcia do bardzo dużej grupy docelowej. Widzisz to, co, do czego Ciebie namawiam, to na tworzenie upselli. Na tworzenie upselli od takich produktów, można powiedzieć, aktywacyjnych, czyli tańszych produktów, gdzie klient od razu nie musi wywalać, nie wiem, połowę portfela na Twoje produkty, ale jakieś takie skromniejsze kwoty, gdzie też masz jakąś marżę i na tej marży zarobisz, refinansując tą reklamę, ten koszt, który ten klient Tobie wygenerował. Dzięki temu, jeżeli Tobie się ta reklama będzie zwracać podczas tworzenia tej reklamy, podczas trwania tej reklamy, będziesz mógł zwiększać swój zasięg, w ten sposób pozyskasz większą ilość klientów, no i w ten sposób też większa ilość klientów zakupi Twój ten pierwszy produkt, drugi i tak dalej, i tak dalej. No i piąta rzecz, bardzo ważna rzecz, to jest brak split testów. Czym są split testy? Split testy to są testy, tak, robione na poszczególnych elementach, etapach Twojej kampanii. Począwszy od reklam, począwszy od tekstów na główkach, poprzez stronę lądowania, poprzez tematy mailingów i tak dalej. Musimy badać. Nie jesteś w stanie przewidzieć, na co Twoja grupa docelowa będzie reagować najlepiej, dlatego trzeba tworzyć kilka kompozycji, kilka wersji, żeby spojrzeć, która wersja działa najlepiej i wybrać te najlepiej działające, to się tak zwana optymalizacja, później ewentualnie poprawić jeszcze te rzeczy. I bardzo często zauważyłem, że te osoby, które zaczynają dopiero tworzyć swoje pierwsze reklamy, strony lądowania i tak dalej, wychodzą z takiego założenia, że okej, z racji, że jeszcze nie mam zbyt dużej wiedzy, zrobię jedną stronę lądowania, jedną reklamę, zobaczę, co się stanie i jak już będę wiedział, co się dzieje, to później stworzę ewentualnie kolejny. Jak często się kończy? Reklama idzie, ruch
być może jest, nie ma konwersji, pieniądze są wydane i wtedy wychodzisz z założenia, kurczę, ja się jednak do tego nie daję, nie nadaję, ja tego nie będę robić, tak? Dlaczego to jest tak duży błąd? Ponieważ gdybyś zrobił speed testy i w połowie tej drogi, którą robiłeś, całą kampanię ona trwała i liczyłeś na to, że będą efekty, gdybyś tylko zobaczył, że na przykład ta strona działa na 10%, ta działa na 40%, to byś wiedział, że tą stronę masz wyłączyć, cały ruch przepuścić przez tą stronę i to samo na przykład z reklamami, nagłówkami i tak dalej, co automatycznie zwiększyłoby całkowity wynik, całkowity efekt. Tak więc tych rzeczy no, jest troszeczkę. W sumie z tymi pięcioma i połączeniem tamtych masz w sumie 10, ale ich jest znacznie, znacznie więcej. 57 podałem na jednym ze szkoleń, 57 elementów zwiększających sprzedaż. Szukaj gdzieś linków albo wejdź na moją stronę, to tam się pokazuje pop-up, gdzie można takie szkolenie sobie nabyć. I do czego Ciebie zachęcam? Do przeanalizowania sobie tych punktów. Napisz może sobie gdzieś tam z boku. Przeanalizuj swoją kampanię, swoje strony i właśnie tych punktów. I niech to będzie taka Twoja checklista, za pomocą której sprawdzisz, czy na pewno u Ciebie wszystko jest OK. A jeżeli jest OK, to zawsze może też być lepiej. Zachęcam Ciebie do pozostawienia komentarza. Będzie to dla mnie duża nagroda za to, że nagrałem ten materiał wideo. Komentarz dla Ciebie jest bezpłatny, nic się nie kosztuje, tak więc myślę, że warto taki komentarz dać. Też z własnymi spostrzeżeniami, też co myślisz właśnie o tych pięciu i pięciu poprzednich punktach. Zachęcam Cię też do zalajkowania i udostępnienia. Dzięki wielkie. Pozdrawiam, miłego południa albo spokojnego wieczoru, w zależności od tego, o jakiej porze oglądasz to wideo. Do zobaczenia. Trzymaj się.